Wieczorem, w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w jego bok, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. W Kościele mamy dzisiaj tę Niedzielę Miłosierdzia tylko dlatego, albo dzięki temu, że kilkadziesiąt lat temu Pan Jezus gadał do prostej kobiety, prostej zakonnicy, i te objawienia, które zatwierdził Kościół, wierzymy, że to Jezus mówił. Jezus w tych objawieniach do Faustyny mówi takie kapitalne zdania, od których chciałbym zacząć. Wierzymy, mamy pewność wiary, że to powiedział Jezus, więc możemy mieć taką pewność stuprocentową, nie, że to mówi Jezus. I mówi tak: raduje się moje serce tym tytułem miłosierdzia. Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk moich są ukoronowane miłosierdziem. Niech pokładają nadzieję w miłosierdziu moim najwięksi grzesznicy. Oni mają prawo przed innymi do ufności w przepaść mojego miłosierdzia. Córko moja, pisz o moim miłosierdziu dla znękanych dusz. Rozkosz mi sprawiają dusze, które się odwołują do mojego miłosierdzia. Nie wiem jak was, ale mnie niesamowicie fascynuje, cieszy, pociesza i naprawdę uspokaja, że największą cechą Pana Boga jest to, że jest miłosierny. Nie wiem, czy się w ogóle z tego cieszycie, nie? Że Pan Bóg jest miłosierny. Nie przede wszystkim sprawiedliwy, ale jest miłosierny. Że Bóg nie jest dresem, z szacunkiem do dresów, który stoi nade mną z bejsbolem, żeby mi przywalić mój głupi łeb, ale jest Bogiem, który ma wobec mnie miłosierdzie, ma postawę miłosierdzia. I na czym to miłosierdzie polega? Wiecie na czym? Ano na tym, że ktoś cię kocha, chociaż na to kompletnie nie zasługujesz. Chociaż nie masz w sobie nic, czym mógłbyś przekonać, że hej, warto mnie pokochać. Miłosierdzie polega na tym, że ktoś patrzy na ciebie i nawet jeśli jesteś największym badziewiem pod słońcem, największym po prostu przegrywem, to on mówi: ja widzę w tobie więcej. Widzę w tobie dobro. Widzę w tobie miłość. Miłosierdzie na tym polega, że Pan Bóg po prostu mnie kocha.
chociaż ja kompletnie na to nie zasługuję. I tutaj dygresja, nigdy na Jego miłość nie zasłużymy. I wybijcie sobie z głowy te wszystkie sposoby, żeby zasługiwać na Pana Boga, zasługiwać na Jego miłość, że jak odmówię 10 różańców, to Pan Bóg będzie mnie kochał, że jak rozniosę 7 nowen po 7 kościołach, to Pan Bóg mnie pokocha, że jak zrobię to czy tamto, będę grzeczny, będę się spowiadał, będę chodził do komunii, to Pan Bóg mnie pokocha. Nie, Pan Bóg już Cię kocha, choćbyś był największym badziewiem na świecie. I po prostu na tym polega miłosierdzie, że ja nie muszę doskakiwać, ale to Pan Bóg zniża się do mojego często, niestety, nędznego poziomu. Piękne to jest, nie? Że Pan Bóg jest kimś takim, nie kimś innym. Na tym polega miłosierdzie i dzisiaj w Kościele się tym miłosierdziem fascynujemy. I bardzo dobrze widać to miłosierdzie w Ewangelii dzisiaj. Są takie 3 momenty, w których Jezus pokazuje bardzo konkretnie, że jest miłosierny, jeden bardzo szczególny, o nim na koniec. Ale pierwsza rzecz. Jezus przychodzi do uczniów, do swoich apostołów, którzy są jak po prostu jedne wielkie, dorosłe galarety, które się trzęsą ze strachu. Apostołowie, uczniowie to nie są wcale ludzie, którzy mają powera w dłoni, nie? Nie, to są po prostu takie pierdoły, ludzie, którzy nie mają w sobie w ogóle energii, siły, odwagi, którzy się po prostu boją. Jeśli czytaliście przez ostatni tydzień Ewangelię każdego dnia, a mam nadzieję, że tam zaglądaliście, to można zobaczyć, że jest taki jeden wspólny element każdej perykopy przez ten tydzień. Wiecie jaki? Mianowicie taki, że nikt nie wierzy. Nikt. Uczniowie nie wierzą, kobiety nie wierzą, uczniowie z Emaus nie wierzą. Jezus staje przed uczniami face to face, jak krowa na rowie, a oni nie wierzą. Pan Bóg wie, że my jako ludzie jesteśmy po prostu takie jedne wielkie niedowiarki i tym bardziej potrzebujemy Jego miłosierdzia. Jak jesteśmy słabi, to potrzebujemy miłosierdzia. I co Jezus robi? Przychodzi do tych trzęsących się galaret, głupiutkich galaretek, staje, jak pisze Jan, po środku i mówi: pokój wam. Kapitalna rzecz. Jezus staje pośrodku tego lęku, który przeżywają. A apostołom zawalił się świat. Oni jeszcze nie wierzą do końca w zmartwychwstanie. Stracili kogoś, kogo kochają. Boją się, że przyjdą Żydzi i tak samo ich zniszczą, ukrzyżują. Jezus staje pośrodku tego lęku i mówi: jestem, nie zostawiam was. I nie wiem jak wy, ale ja się mogę bardzo dobrze utożsamić z nimi. Ja też się bardzo wielu rzeczy boję. Dzisiaj. Teraz mam bardzo dużo lęków. Bardzo wiele rzeczy, które sprawiają, że najchętniej to bym został, wiecie, pod kocykiem, nie? I ryczał w poduchę. Też pewnie macie takie rzeczy. Jezus jest Bogiem, który jako miłosierny staje pośrodku tego mojego lęku. Tego, co sprawia, że ja się dzisiaj po prostu boję. Ale nie staje po to, żeby mi przywalić, ale po to, żeby mi pomóc. Druga rzecz. Jezus, jak już tam staje pośród nich, to robi kolejną bardzo dziwną rzecz. A mianowicie przebacza im i wyrazem tego przebaczenia jest to, że On powierza im zadanie, powierza im niesamowity skarb. Mówi: weźcie Ducha Świętego, weź ta i idź ta. Komu odpuścicie grzechy, będą odpuszczone. Uzdrawiajcie świat, pomagajcie, wyjdźcie, wstańcie, podnieście wasze szanowne 4 litery. Nie siedźcie w tym zamknięciu. Daję wam wszystko, co potrzebujecie, tylko po prostu idźcie, nie? I co jest piękne, na czym tu polega miłosierdzie, że Pan Bóg wie, że oni się kompletnie do tego nie nadają. Kompletnie. Zobaczcie na 12 apostołów, jacy tam są ludzie. Łącznie też z apostołem Pawłem potem. Mordercy, zdrajcy, ateiści i tak dalej, i tak dalej. To są ludzie, którzy kompletnie się nie nadają na to, żeby głosić Jezusa. A Jezus im mówi: weźcie ducha i idźcie. Co z tego, że jesteście takimi słabeuszami? I miłosierdzie polega na tym, że Pan Bóg widzi głębiej. Pan Bóg nie patrzy na mnie czy na ciebie przez pryzmat słabości, grzechów,
ale On widzi Twoje serce i widzi to, co w tym sercu jest najpiękniejsze. Że On nie przekreśla, nawet jeśli jest wśród nas człowiek, który najbardziej zgrzeszył pod słońcem, to Pan Bóg patrzy w głąb tego serca i mówi: wow, to serce jest piękne. Na tym polega miłosierdzie, że potrafię spojrzeć poza te wszystkie badziewia, które mnie otaczają. Jeśli jako człowiek potrafię, to super, ale Pan Bóg na pewno potrafi. Ci, którzy Jezusa totalnie zawiedli, otrzymują zadanie. Potem wiemy w Dziejach Apostolskich, że ogarną, ale musieli do tego dojrzeć. Piękne w miłosierdziu jest to, że Pan Bóg wierzy bardziej we mnie, niż ja sam w siebie. Naprawdę bardziej. Myślicie, że ja się nadaję, żeby być księdzem? Nie nadaję się. Ale On jest. Jakoś tam pomaga. I trzecia rzecz, chyba taka dla mnie najbardziej dzisiaj poruszająca i ważna, to jest Tomasz. Tomasz, który jest przepięknym człowiekiem. Przepiękny, wojujący ateista. Człowiek, który mówi wprost: nie wierzę. Jak nie zobaczę, nie dotknę, nie doświadczę, jeśli po prostu Jezus tu nie przyjdzie teraz, to nie wierzę. I on z to taką złością mówi, nie? Ta jego wypowiedź to nie jest takie słodkie pitu-pitu, nie? O Panie Jezusku. Nie, tam jest mnóstwo złości. Tam jest po prostu jakiś zawód. Bo ten, za którym latał 3 lata, nagle go nie ma. Stracił tego, którego kochał. I on myśli, że się wszystko skończyło na śmierci. No nie ma co się dziwić. Chłop jest wkurzony. Stracił 3 lata. Stracił kogoś ważnego. Jest zawiedziony. Tomasz to jest człowiek, który po prostu wątpi. I przez to, że jest bardzo szczery w tym wątpieniu, jest przepiękny. Piękny, wojujący ateista. On ma taki przydomek, Didymos. Dosłownie tłumaczy się to jako bliźniak. I bibliści mówią, że ten przydomek można tak przyłożyć do każdego z nas, że on jest takim bliźniakiem mnie i ciebie. Ty jesteś jego bliźniakiem. To znaczy, że my wszyscy mamy czasem takie momenty, kiedy wątpimy. Kto z was choć raz w życiu stracił wiarę albo miał wątpliwości? Mieliście? Nie mieliście? Ja się bardzo was boję. Naprawdę. Jeśli nie macie wątpliwości, wierzę, to ja się bardzo was boję. To albo jesteście fundamentalistami, klapki na oczach, nie? Deus vult i na Jerozolimę. Albo po prostu nie dopuszczacie do siebie wątpliwości. Ja osobiście nie wierzę w stuprocentową pewność. Czasem człowieka nachodzą wątpliwości propos wiary, propos wyboru drogi życiowej, propos, nie wiem, tego, czy jest w dobrej pracy. A jak one przychodzą, to trzeba coś z nimi zrobić, nie? Jest taki polski film, Teraz i Zawsze. Pośród tych wszystkich polskich filmów o wierze, ten na szczęście nie jest taki słodziutki. Da się to oglądać. I opowiada historię takiego młodego chłopaka, Marcina, który studiuje na AWF-ie, ma piękną dziewczynę i postanawia pewnego dnia wstąpić do zakonu. Zostawia wszystko, wstępuje. Jak to w zakonie, po kilku tygodniach nachodzą go wątpliwości. I zaczyna się zastanawiać, czy to ma sens? Po co ja tu przylazłem? Czy ten Bóg w ogóle jest? Czy ja sobie tego nie wymyśliłem, tego całego Pana Boga? I on pewnego dnia w tych wątpliwościach idzie do takiego starego zakonnika, wywala mu te wszystkie wątpliwości. I ten stary zakonnik z takim spokojem, stoickim spokojem, mówi mu takie zdanie. Wątpliwości? Gdyby nie one, nasza wiara byłaby martwa. Gdyby nie one, nasza wiara byłaby martwa. Może siedzisz dzisiaj w tej ławce jako człowiek, który wątpi w to, że to w ogóle ma sens? Kościół, wiara, Bóg, moje życie. Może jesteś tutaj jako niewierzący. I dobrze. Nie ma w tym nic złego. Nie ma w tym nic złego, że człowiek czasem wątpi, że się zmaga,
że nie umie, że nie ogarnia, że nie daje rady. Naprawdę nie ma w tym nic złego. Tylko chciałbym cię zachęcić do takiej jednej rzeczy, jeśli tak masz. Może nie masz, ale podejrzewam, że parę osób się tu znajdzie. Przynajmniej często w spowiedzi to mówicie. Ale widzicie to jako grzech? Nie, wątpliwości nie są zawsze grzechem. Jeśli nic z nimi nie robię, to tak. Chciałbym cię zaprosić, żebyś zrobił to, co Tomasz. Co zrobił Tomasz? Wrócił. Przy pierwszym spotkaniu nie było go przy Jezusie, ale potem wrócił, usłyszał o nim, że jednak był i mimo swojej niewiary postanowił jeszcze raz zaryzykować. Został w wieczerniku. Tak w przełożeniu na nasze, to znaczy zostać w kościele, zostać przy modlitwie. I wtedy było dobrze. Wtedy wszystko już było dobrze. I tutaj miłosierdzie polega na tym, że Pan Bóg nie zostawia mnie, nie zostawia ciebie, kiedy wątpisz, kiedy tracisz wiarę. Nie zostawia. To tak nie działa, że jak ja tracę wiarę, to Pan Bóg mówi, a mam cię, Krzychu, już po prostu gdzieś i se idę i nie mam ochoty się tobą zajmować, bo znowu mnie zawiodłeś. Nie. Bóg stoi spokojnie i mówi, dobra, chłopie, kolejny raz się musisz zmagać, ogarniemy. Miłosierdzie polega na tym, że Bóg jest przy mnie, że jest obecny w tych doświadczeniach niewiary i wątpliwości. I czasem trzeba sobie na to pozwolić, żeby moja wiara nie była martwa, żebym ja nie był martwy, żebym nie zatrzymał się na poziomie dziecka z pierwszej komunii i mając 50 lat mówił, że nie odmówiłem paciorka. No ludzie, po to są wątpliwości, żeby moja wiara była żywa. I okej, to boli, będzie boleć i czasem boli tak, że człowiek ma ochotę drapać ściany, ale nie ma innej drogi, żeby wiara się rozwinęła. Więc jeśli masz dzisiaj wątpliwości, to co ja ci mogę poradzić? Dam ci moje sposoby. Po pierwsze, pozwól sobie na to. Nie udawaj, że tego nie ma. Nie uciekaj. Skonfrontuj się z tym. Nie udawaj, że tak nie jest. Gadaj z Nim, nawet jeśli wydaje ci się, że Go nie ma. Przyjdź do kościoła, wyrycz się, wypłacz, wykrzycz. Pogadaj z przyjacielem, pogadaj z księdzem, idź do psychologa, zrób sobie dobry dzień, odpocznij, poczytaj książkę, idź na adorację. Nie wiem, Boże, co jeszcze, ale nie stój w miejscu, proszę cię, nie stój w miejscu. Nie daj się pochłonąć ciemności, bo sama nie odejdzie. Trzeba trochę zawalczyć. Tyle ląduje. Mnie to bardzo pociesza, że ten Bóg, który zmartwychwstał, to jest taki Bóg, który jest miłosierny, który jest miły, jest blisko mojego sierdzia, mojego serca. Nawet jeśli to serce ma mnóstwo dziur jak durszlak, to on jest blisko też ciebie. Nie bój się w to uwierzyć. Amen.